Kiedy mieliśmy okazję rozmawiać na temat 13 rozdziału Ewangelii Marka, tam gdzie pojawia się właśnie mowa na Górze Oliwnej, widzieliśmy, że ta mowa jest oskrzydlona dwoma historiami, w których postaciami kluczowymi są kobiety ze swoją gotowością do takiego autentycznego, pełnego zaangażowania, oddania tego, co posiadają właśnie Jezusowi Chrystusowi. I niewątpliwie to stanowiło również jakiegoś rodzaju komentarz do, taki praktyczny bym powiedział, do tego tekstu o rzeczach ostatecznych i nie tylko, o wydarzeniach dotyczących właśnie Jerozolimy. Natomiast ta historia, którą znajdziemy tutaj właśnie w rozdziale 14, który jest przedmiotem naszej uwagi w czasie tego studium, ona ma również swoją istotną funkcję, taką wprowadzającą właśnie w to wszystko, co będzie opowiedziane o Jezusie Chrystusie w jego najtrudniejszych momentach związanych z realizacją misji. Gdybyśmy sobie sięgnęli do tego tekstu i zobaczyli też jego rolę właśnie w kontekście poprzedzającym i następującym i z tego mogli wyciągnąć jakieś wnioski, które nas w jakimś sensie poprowadzą właśnie przez ten tekst, tak żeby ten tekst mógł do nas przemawiać, a niekoniecznie żebyśmy my być może wdrukowywali w ten tekst coś, co mamy w swoich głowach. Werset trzeci, tak? I kolejny. I kolejny. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Okej. Zobaczcie, że mieliśmy już kilka takich tekstów w Ewangelii Marka, które były takimi opowiadaniami, bym powiedział, tranzytowymi, tak? Czyli takimi, które domykają jedną część historii, ale jednocześnie są wprowadzeniem do kolejnej. Widzimy, jak ta historia z jednych względów dopowiada coś do mowy o rzeczach ostatecznych właśnie przez ten dobry uczynek, przez to zaangażowanie, przez te praktyczne przejawy pobożności i taką szczerość serca. Ale w tym tekście widzimy motyw dotyczący tego, co jest tutaj istotowe dla tego mesjanizmu, który Jezus chce opowiedzieć swoim uczniom, który chce pokazać. Jak ten wątek właśnie dotyczący tego namaszczenia też w kontekście tekstów poprzedzających, czyli 14:1 po 2 i 10:11 tego samego rozdziału, możemy rozumieć w kontekście dalszej narracji 14 rozdziału? No, widzimy tutaj kontrast. Marek tu kontrastuje uczonych w piśmie, arcykapłanów, którzy szukają sposobu, aby podstępem pojmać Jezusa i zabić go. Judasz, który w 10 wersecie również postanawia wydać Jezusa właśnie im, nie zachowuje się tutaj pozytywnie, więc mamy dwie negatywne postawy i w środku właśnie kobiety, której Marek nie zdradza imienia, no ale widzimy, że wylewa ten olejek bardzo drogi, pochodzący z Indii, 300 denarów, to można powiedzieć, że to jest tak prawie niemalże roczna wypłata. Mhm. A pamiętamy, że chociażby uczniowie mówili, gdy mieli nakarmić 5000 mężczyzn i kobiety i dzieci, że kupią chleba za 200 denarów. No to tutaj mamy 300 denarów. Ponad 300 denarów. No więc widzimy tutaj jedyną chyba osobę w tym towarzystwie, która zaczyna rozumieć, co będzie się działo. No i oddaje wszystko. Zresztą jak kobieta wdowa oddała wszystko, całe swoje życie, wszystko, co miała na swoje utrzymanie, wrzuciła do skarbnicy, tak samo tutaj ta oddaje prawdopodobnie oszczędności swojego życia, czy coś bardzo cennego.
Tamta dała bardzo mało nominalnie, ta bardzo dużo, ale Jezus jakby obydwie widzi i docenia. Mówi, że uczyniła dobry uczynek, piękny uczynek, jest powiedziane w greckim, więc on ma charakter nie tylko no, dobry etycznie, ale też, no, też sam zapach, który się tam rozchodził, musiał być pod względem wyjątkowy. Estetycznym, bardzo wyjątkowy. No, tak, no i w ogóle symbolika tego rozbitego słoika też jest niesamowita. Namaszczenia. Ja bym też do tego jeszcze dorzucił kwestię dramatyzmu całej sytuacji, dlatego że zarówno przywódcy narodu, duchowni, jak i Judasz świetnie zdawali sobie sprawę z tego, jakie mają obowiązki, co jest dla nich kwestią przyzwoitości, co powinni zrobić. Rozumieli to, a jednocześnie całkowicie się jakby zapierają swojego powołania i tego, co wiedzą, i zapierają się tego, co powinni zrobić jako ludzie w tej sytuacji, i zdradzają w podstępny sposób Jezusa. To o Judaszu, lub też spiskują przeciwko niemu, zmieniając jeszcze nawet nieco, tak można by rzec, zależnie od sytuacji, czy go złapiemy może podczas Paschy, czy za Paschą, czy zależnie od tego, co im będzie pasowało. A ta kobieta, tutaj ten opis jest dosyć skromny, ale ta kobieta wydaje się właśnie nie do końca rozumieć całą tą sytuację, natomiast ma wewnętrzne przekonanie, że Jezusowi należy się coś bardzo szczególnego. I to wewnętrzne poczucie, że Jezus powinien otrzymać coś najlepszego, co ona może od siebie dać, jest jakby czymś, co stanowi kontrast dla tego strasznego, ciemnego postępowania ze strony tego, który macza chleb z Jezusem, czyli jest jego najbliższym przyjacielem, można by rzec. I tymi, którzy mieli rozpoznawać dla narodu i dla świata Mesjasza, a tą kobietą, która nie do końca rozumie, ale wewnętrznie odczuwa, że powinna zrobić coś bardzo szczególnego. No i nie zostawia nic dla siebie, bo mogłaby przecież chociażby ten flakon zostawić, albo jakąś tam, prawda, na dnie jeszcze coś postawić w domu, by ładnie pachniało, a nie, rozbija to. No i nie wiem, czy ona rozumiała właśnie sam ten gest, albo czy to nie jest może już wtórna jakaś interpretacja, ale jeśli byśmy sobie to wyobrazili, jak ten flakon się rozbija i ten olej, no możemy sobie wyobrazić, jak perfumy są naprawdę mocne i rozchodzą się po całej tej izbie, że pewnie każdy nawet zazdrości Jezusowi, że ma teraz taki zapach na sobie, prawda? Jego namaszczenie jest symbolem też no, takiego zadbania o kogoś, wyrażenia troski. No to dokładnie to samo, później podobne, nawet dokładnie te same myśli pojawiają się jednak w nauczaniu chrześcijańskim, że Jezus poprzez swoją ofiarę, jakby ta wonność się roznosi po całym świecie, troszkę analogicznie. A przecież co ma się stać z Jezusem, jak nie to, co się dzieje z tym flakonikiem, który jest rozbity. Ja też spoglądając na ten tekst tak kontekstualnie, bo czytamy tę Ewangelię Marka, że tak powiem, po całości, tak? Widzimy, jak jedne rzeczy z drugimi współgrają. W rozdziałach 9 i 10, tam, gdzie jest opisana droga Jezusa z Galilei do Jerozolimy, jest ten szczególny moment, kiedy on uczy swoich uczniów pełniej na temat istoty mesjanizmu, ale też o pewnych istotnych aspektach. Pamiętam, jak rozmawialiśmy tutaj właśnie kilka studiów, że tak powiem, wstecz o tym całym temacie, to pojawił się ten moment dotyczący władzy, pieniędzy. Jak patrzę sobie na ten fragment i na te ramy, które okalają właśnie tę historię postawy tej kobiety, widzę z jednej strony ludzi, którzy no właśnie dzierżą władzę i ta władza i ta pozycja jest dla nich czymś kluczowym, czego nie chcą odpuścić. Z drugiej strony widzimy Judasza, który za pieniądze jest gotowy zrobić po prostu taką niegodziwość. Nie? W środku tego wszystkiego kobieta, która no jak ten młodzieniec, którego gdzieś tam spotkaliśmy właśnie wcześniej na tej drodze, w odróżnieniu od tego młodzieńca, który nie miał gotowości do tego, żeby oddać to, co ma, ona właśnie to oddaje i staje się uczennicą, tak? Można powiedzieć dokładnie odwzorowując te nauki, te wskazania, które wynikają z Ewangelii. I to jest coś, co nas wprowadza w ogóle w cały 14 rozdział, pokazując właśnie tak, w taki bardzo spolaryzowany sposób postawy, które ludzie mają w stosunku do Jezusa. Z jednej strony jeden z jego uczniów, stojący totalnie w opozycji, współgrający z kapłanami, i ta kobieta, której postawa jest no, niezwykła i znacząca.
jak wskazuje tekst, namaszcza jego ciało na jego pogrzeb. I tutaj zainicjowany jest bardzo mocno ten temat, który za chwilę będzie wybrzmiewał coraz mocniej w tej Ewangelii, przez wieczerzę paschalną, potem aż przez sąd i krzyż. Gdybyśmy skierowali naszą uwagę właśnie na te kolejne fragmenty Ewangelii, bo wydaje się, że one będą dla nas też bardzo ważne w kontekście zrozumienia tej istoty mesjanizmu, o której Jezus chce nauczać, poprzez pierwotnie motywy dotyczące chleba i potem te bezpośrednie wprowadzenia w to, co znaczy być Mesjaszem według jego zrozumienia mesjanizmu. Sięgając do 14 rozdziału, czytamy od 12 wiersza: w pierwszym dniu święta Przaśników, gdy ofiaruje się baranka paschalnego, zapytali go jego uczniowie, dokąd mamy pójść, aby przygotować ci paschę. Wtedy posłał dwóch spośród swoich uczniów i powiedział im, udajcie się do miasta, tam wyjdzie wam naprzeciw człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim. No i dalszego tekstu nie będę czytał, ale mamy nakreślony jasny kierunek. Mamy święto paschy, pierwszy dzień święta Przaśników, czyli święto chleba. Tak? Więc w Ewangelii Marka ten chleb, widzieliśmy, jakie miał istotne znaczenie w rozdziale 6, 7, tam gdzie po prostu to nasączenie tymi historiami o chlebie się pojawia. Mieliśmy tam też pewne wątki, tematy dotyczące właśnie historii Eksodusu, tak? Bo mamy pustynię, mamy na tej pustyni tłum, który nie ma co jeść i mamy Jezusa, który będzie karmił. W jaki sposób te historie dotyczące właśnie paschy, chleba, tego motywu, który już był przez nas omawiany właśnie we wcześniejszej części Ewangelii Marka, współgrają ze sobą i jak, że tak powiem, budują ten obraz, który możemy tutaj dostrzec w rozdziale 14 w kontekście i święta Paschy, i tego ustanowienia tej wyjątkowej pamiątki, tego nowego przymierza, które pojawi się właśnie od wiersza 22 po 26. Jakie skojarzenia macie, kiedy patrzycie na ten obraz, tak po całości? Jezus generalnie się w tym miejscu przedstawia jako ten, który daje, ten, który żywi, ten, który się troszczy. Mamy też potem motyw jeszcze, oczywiście ten taki paschalny dotyczący krwi, bo wiadomo, mamy tutaj motyw Przaśników, motyw też paschalny, więc tam się przewija kwestia przelania krwi i chleba. I to jest tak jakby podsumowanie tego, co było o chlebie mówione przedtem, bo Jezus do tego motywu, na to zwraca uwagę zwłaszcza Marek, powraca, pokazując, że jest tym, który daje chleb w różnych jego formach. Czyli jest tym, który karmi, tym, który dostarcza to, co jest potrzebne do przetrwania. W różnym kontekście, bo przecież nie tylko w kontekście takim typowo doczesnym, ale też mówił wcześniej o chlebie w kontekście duchowym. Tak? I tutaj ten motyw się pojawia wtedy, kiedy Jezus szykuje się do tego, żeby dokonać tej szczególnej przemiany i powiedzieć, że od tej pory będziecie na chleb i na wino patrzeć już inaczej. Że to, co było, nie jest tym, co będzie. Czyli jakby szykuje się do samej ostatniej wieczerzy, gdzie dokonuje tej szczególnej przemiany i wprowadza nowy obyczaj, nowy rytuał. Mówi, co masz na myśli, kiedy mówisz o przemianie? I to jest tak jakby z jednej strony się odnosił do tego, co było oczywiście, czyli mówi, no ten chleb był, ale ten chleb w tym momencie jest jakby przeznaczony na znak tego, co ma się stać. Czyli no, wiadomo, że wieczerza jest zapowiedzią tego, co Jezus chce zrobić niebawem, czyli chce poświęcić samego siebie, przepraszam, ale też jednocześnie chce pokazać, że ten chleb ma być znakiem poznania, czyli że ci, którzy będą go spożywać, no, będą tymi, którzy otrzymają duchowe błogosławieństwo wiedzy, która nie jest martwą wiedzą, ale wiedzą zbawczą. Czyli no, są, jak się popatrzy na to jeszcze w kontekście tego, co pisał apostoł Paweł w liście do Koryntian i nie tylko, wiadomo też, że to dotyczy kwestii tego, że chleb jest jakby zapowiedzią żywienia się tym, co duchowe, czyli tym, co przynosi drogę do zbawienia. Mhm. No, widzimy tutaj wyjaśnienie, można powiedzieć. Jezus wcześniej
rozmnaża czy rozdziela ten 5 chlebów, 2 ryby dla 5000 mężczyzn, kobiet i dzieci. Później przychodzi po jeziorze do Łodzi. Oni się bali, on mówi, że jeszcze nie rozumieli. Znaczy to komentarz Marka, że jeszcze nie rozumieli. Później po nakarmieniu 4000 płyną sobie łodzią i mieli tylko jeden bochenek chleba. I dyskutują, a Jezus mówi, jeszcze nie rozumiecie. Powiem szczerze, że czytając tę historię, też się zastanawiam, czyli co? Ja sam nie rozumiem, w sensie czytam tę historię i co z tego miało wynikać niby. Ale jak się doczyta do końca, czyli jakby Marek zostawiał nas tutaj z tym pytaniem, przynajmniej czytelnika, i dojdziemy do tego fragmentu, to jest jakby wyjaśnienie, że już po tym nie można nie zrozumieć, jak on mówi labete tuto estin somamu, czyli... To teraz wszyscy wszystko rozumieją, więc bardzo proszę. Tak, bierzcie. Chcesz podtrzymywać sekret mesjański nadal. Mówiąc do nas po grecku? Nie. Bierzcie, to jest ciało moje. Więc mając tę odpowiedź, że to jest ciało Chrystusa, wracamy do poprzedniej historii i możemy zrozumieć, że te wszystkie historie, które Marek wcześniej odpowiednio w jakiś sposób przedstawił nam w tekście, one miały nas doprowadzić do zrozumienia prawdziwej rzeczywistości, jaką jest właśnie Chrystus i jego rola, jego ofiary, co było jakby zakryte przed tymi uczniami. I myślę, że czasami przed nami jest zakryte, że też się czasami wikłamy w takie tematy teologiczno-religijne, że temat samego Chrystusa jako takiego, jego ofiary schodzi gdzieś na drugi, przynajmniej plan, nie daj Boże, trzeci i gdzieś tam przy okazji do niego wracamy. Okej. Wiecie, ja też właśnie kiedy studiowałem sobie ten motyw dotyczący w ogóle chleba w Ewangelii według świętego Marka, to tak zasadniczo dostrzegam 7 takich historii, w których ten chleb będzie się pojawiał, właśnie począwszy od rozdziału 6 i mamy tam takie nasączenie, gdzie mamy 6 głównych takich opowiadań dotyczących chleba, ale tutaj się pojawia historia 7, która jest historią domykającą jakby, jednocześnie bezpośrednio linkuje, nawiązuje do tych wcześniejszych tekstów, bo to, co też wydaje mi się bezpośrednio będzie wiązało nam historię właśnie opisaną w 14 rozdziale z tamtymi 2 poprzednimi, to jest kwestia pewnego obyczaju albo pewnego postępowania z chlebem, które jest właściwe dla Jezusa, który zepnie nam to wszystko w całość i skomentuje jednocześnie te wcześniejsze, bo zobaczcie, gdybyśmy sobie wrócili, że tak powiem, troszeczkę wstecz i to musimy po całości czytać Ewangelię, bo wiadomo, że to jest jakby istotą widzieć ten duży obraz. Kiedy jesteśmy na początku sekcji chlebów w rozdziale 6, to w momencie, kiedy Jezus bierze te 5 chlebów właśnie, kiedy będzie karmił 5000, zwróćcie uwagę na werset 41. Wziął te 5 chlebów, 2 ryby i potem mamy taki ciąg czasowników, który przedstawia to, co Jezus będzie tutaj robił, tak? Spojrzał w niebo i tak. Pobłogosławił, łamał chleby i dawał swoim uczniom. I teraz wejdziemy do historii opisanej w rozdziale 8. I w rozdziale 8, kiedy będzie karmił 4000 właśnie na wschodnim brzegu Jeziora Galilejskiego, czytamy w wersecie 6, w połowie mniej więcej, podziękował Bogu, łamał i rozdawał swoim uczniom. I teraz, kiedy wrócimy sobie do rozdziału 14, to czytamy właśnie w wersecie 22, który rozpoczyna ten motyw dotyczący wieczerzy i jest właśnie tym szczególnym wydarzeniem w święto chleba, w pierwszy dzień święta chleba, święta Przaśników. A gdy oni jedli, wziął chleb, pobłogosławił, połamał i rozdał swoim uczniom, rozdał im mówiąc, bierzcie, to jest moje ciało.
Więc jak patrzę na cały ten obraz właśnie, który jest dopełniony tutaj w tym fragmencie, to jest w tym ogromna głębia, tak? Bo widzieliśmy, no właśnie w świetle też tego tła starotestamentowego, na przykład daru, osób, na których jechały chleb i wino, które były Dawidowi dane, i potem Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, że ten chleb i wino to jest ten dar, który jest wnoszony. I tutaj Jezus pokazuje właśnie, że On jest tym darem, którego udziela swoim uczniom po to, żeby posilić tych, którzy są w drodze, tak? Ci, którzy są utrudzeni podróżą, i utożsamia siebie z tym chlebem. Dlaczego takie utożsamienie? Dlaczego ukazanie właśnie siebie w postaci chleba? Bo to oczywiście ma spełnić jakąś istotną rolę w tym wszystkim. Dlaczego w taki sposób mamy myśleć o Jezusie jako o chlebie? No, dobre pytanie. Może dlatego, że pomimo różnych diet i czasów, to jednak można zobaczyć chleb jako najbardziej podstawowy, prawda, produkt spożywczy od czasów opracowania rolnictwa i tego, że po prostu to ziarno, które gdzieś tam wpada w ziemię, jest zapomniane, rozkłada się, o którym Jezus też wspomina, później rośnie i każdy ma z tym do czynienia, jest tak jak codzienny chleb. Jest potrzebne do codziennego przeżycia, ale oczywiście te nawiązania starotestamentowe, gdzie i na tej pustyni nie mieli co jeść. Jezus, co prawda w Ewangelii Jana, ale mówi, że ja jestem tym chlebem. To jest ten chleb, który zstępuje z nieba. Więc on wskazuje na siebie jako na tego, który jest boskiego pochodzenia i bez którego no, nie ma naszego życia. Właśnie kontekst nowotestamentowy też w różnych punktach pokazuje, że nie samym chlebem żyje człowiek, tak? Tylko każdym słowem, które wychodzi z ust Boga, i w sumie to są też te lekcje, które wynikają z historii Eksodusu. I widzimy, jak ten Eksodus jest tutaj rysowany właśnie w rozdziale 6 między innymi, potem w rozdziale 8. I tutaj jesteśmy też w Eksodusie, bo to jest przecież Pascha, tak? To jest historia wyjścia, gdzie Jezus nadaje jakby nowego znaczenia całej tej rzeczywistości Starego Testamentu, wskazując jakby, że to wszystko jest gdzieś o nim, że to on jest jakby celem, takim telos, do którego to wszystko będzie zmierzało i w którym się dopełni. Ale tak, mieć Jezusa, innymi słowy, oznacza żyć, bo chleb to jest to, co jest równoznaczne po prostu z egzystencją, z istnieniem codziennym, w jakimś sensie można by powiedzieć figuratywnie, symbolicznie określające to, że człowiek ma ten potencjał do życia. I chyba to jest istotą tego wszystkiego. Więc no, mamy tutaj bardzo mocne słowo, które pokazuje te warunki Nowego Przymierza i też pokazuje Jezusa jako tego, który właśnie jest spełnieniem, istotowym spełnieniem tego, na co wskazywały wszystkie wydarzenia, nie wiem, ofiary Starego Testamentu, czy motywy, które się pojawiają w różnych punktach. Ciekawe jest to, że Jezus przechodzi do kwestii tego chleba, jakby, który jest tym jego ciałem, w taki bardzo płynny sposób, bo przedtem o chlebie mówi niejako, są takie momenty, kiedy tam czy przy kuszeniu, czy w innych sytuacjach napomina, że chleb ma jakby podwójny wymiar, czyli jest symbolem zarazem tego przetrwania doczesnego, ale też jest symbolem przetrwania duchowego, czyli na przykład jeżeli nie będziesz miał chleba duchowego, no to nie przetrwasz, tak? Czeka cię śmierć. Natomiast w tym miejscu bardzo konkretnie posługuje się właśnie tym stwierdzeniem, że to jest ciało moje, czyli mówi o tym, że bez jakby takiego zaangażowania człowieka w tym, żeby dosłownie zrozumieć, co to znaczy spożyć ciało Mesjasza, tak? Bo przecież wiadomo, że nie chodzi o kanibalizm, tylko chodzi o zrozumienie, co to oznacza. Bez tego jakby nie da się przetrwać. Czyli że jest jakby potrzebne głębsze przemyślenie. I zresztą ten sam motyw jest przy krwi. To prawda, on jest związany bardziej z Paschą, ale rzeczywiście wydaje mi się, że w tym miejscu rzeczywiście, tak jak wspomnieliście przedtem, Jezus jakby domyka kwestię tego tematu, pokazując, że on jest tak naprawdę definicją tego, czym jest chleb i wino w kontekście przetrwania duchowego, czyli zbawienia. Czyli jakby domyka historię całego Starego Testamentu, pokazując, że to, co robiliście przez te wszystkie setki lat,
właściwie się sprowadza do tego, co dzieje się w tej chwili. I za moment się wydarzy na krzyżu też. Okej. Zwracaliśmy też uwagę jakiś czas temu, przemawiając niektóre teksty, że to wejście do Jerozolimy jest jednocześnie pewnego rodzaju zaproszeniem, czy też zintensyfikowaniem obecności Starego Testamentu w ogóle w całych opisach związanych z tym, co się będzie tutaj działo, i wiele rzeczy, które się toczy w życiu Jezusa, jest poniekąd rysowane w perspektywie określonych historii starotestamentowych. No głównie to są psalmy, zwłaszcza te psalmy, które pokazują cierpienie sprawiedliwego sługi. Z drugiej strony mamy odniesienia, aluzje do pieśni o słudze Jahwe z Izajasza 52 i 53. I trzeci obraz, który się pojawia, to jest kwestia tekstu z Księgi Zachariasza, który właśnie pokazuje to odwrócenie się, czy tę zdradę w stosunku do pasterza narodu. Zaraz po wieczerzy, po tym ustanowieniu, czytamy fragment, na który Jezus się powołuje, tak? 27 werset. Wtedy Jezus powiedział im: wszyscy się ode mnie odwrócicie, gdyż napisano: uderzą pasterza i rozproszą się owce. I faktycznie od tego momentu zaczyna się toczyć historia, w której uczniowie jeden po drugim, na różnych warunkach, bo jeden zdradzi, jeden się zaprze, tak, będą odwracać plecy od swojego nauczyciela. Ja chciałem was zapytać o taki bardzo konkretny aspekt związany z tą kwestią, mianowicie o coś, co być może dla nas też ma, czy może mieć takie ważne znaczenie w naszej codzienności, bo zobaczcie, że Jezus zawiera przymierze, nowe przymierze w oparciu o swoje życie, które oddaje właśnie za drugiego człowieka, i widzimy to w świetle tej pieśni o słudze Jahwe z 53 rozdziału. Z ludźmi, o których wie, że za chwilę go zdradzą. Co o tym, jak na to możemy spojrzeć właśnie w perspektywie też naszego osobistego doświadczenia, bo wydaje mi się, że my jako ludzie też mamy niejednokrotnie na swoim koncie to, że nawet jeśli poznamy Jezusa i zaczynamy naszą drogę z Jezusem, to przychodzą takie momenty w naszym życiu, gdzie coś się rozsypuje, tak? Że nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem, gdzie się rozczarowujemy samymi sobą. I to może mieć również bardzo taki negatywny wpływ na nasze doświadczenie albo na nasze myślenie o relacji z Jezusem Chrystusem. Czego może nauczyć nas ta historia i w ogóle ta postawa Jezusa w stosunku do ludzi, o których wie, że go zdradzą, w perspektywie też takiej duszpasterskiej, takiej bardzo praktycznej, takiej istotnej dla nas? Jezus daje nam, stawia przed nami wysoką, myślę, wysoką poprzeczkę, dlatego że robi coś, co zawsze budziło mój podziw, szczerze mówiąc, dlatego że on jakby nie determinuje swojego postępowania tym, co wie, że się i tak stanie. I daje człowiekowi szansę, wiedząc nawet, że ten człowiek z tej szansy nie skorzysta. Gorzej, on daje szansę człowiekowi, wiedząc, że nieskorzystanie z tej szansy prowadzi do tego, że to on będzie ofiarą tego, co się wydarzy. Ten motyw się jakby przewija przez, nie tylko przez Ewangelię Marka, też przez inne Ewangelie. Jego podejście do Judasza chociażby, prawda? Jego niesamowita cierpliwość. Chociaż wiadomo, od trzeciego rozdziału bodajże Ewangelii Marka, prawda, że my wiemy jako czytelnicy, kim Judasz był w momencie, kiedy się pojawił, prawda? Ale przez całą tą Ewangelię czytamy, że Jezus czeka. Jeżeli są jakieś sygnały, to on je daje tylko i wyłącznie po to, żeby dotrzeć do Judasza, do innych ludzi, prawda? I jest cierpliwy. W momencie, kiedy ta kobieta wylewa te perfumy na Jezusa, tak samo uczniowie tego nie rozumieją, prawda? A Jezus jakby cały czas daje sygnały. Wydaje mi się, że jest to tak praktycznie rzecz biorąc wskazanie, że my często po prostu nie rozumiemy motywów działania drugiego człowieka. Nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy robi, dlatego że ludzie postępują tak bardzo praktycznie, motywowani różnymi bardzo silnymi uczuciami. Czasami jest to kwestia strachu. Lęk jest niezwykle silnym motywatorem. Mhm. Czasami jest to kwestia źle
skierowanej no, żalu, nienawiści i człowiek zaślepiony tą nienawiścią nie jest w stanie dostrzec, gdzie jest jej prawdziwe źródło. W pewnym sensie wydaje mi się, że można się od tej strony z tym utożsamić, dlatego że nie spodziewam się, że przynajmniej ja sam po sobie, żebym mógł przyjąć tak wysoki standard cierpliwości wobec drugiego człowieka, wiedząc, co ktoś zrobi. Powiem nawet więcej, błogosławieństwem jest to, że nie wiem. Jakbym wiedział, to może to byłoby inaczej. No właśnie. Ale to zapytam was może jeszcze z innej strony. Czy zdarzyło wam się w waszym życiu, że tak powiem, no, spalić na panewce w takim wymiarze duchowym? To znaczy, mając świadomość tego, że coś jest dalece poza pomysłem Boga na wasze życie, po prostu wybierać albo podejmować kroki, czy robić rzeczy, które no, o których wiedzieliście, że nie są okej. Okay. Zdarzało się? No, mnie się zdarzyło. No, chyba każdemu się zdarzyło. To jest. Jak motyw dotyczący świadomości tego, że Jezus zawiera przymierze, wiedząc o tym, co zrobicie, co zrobię ja, co zrobisz ty, rzutuje na znalezienie się w sytuacji uświadomienia sobie własnej właśnie porażki, znalezienia się w obliczu własnej porażki i błędu, który popełniasz. Jak ta perspektywa tego przymierza, które tutaj widzimy, wpływa na znalezienie się właśnie w tej świadomości własnego duchowego doświadczenia, które jest kiepskim doświadczeniem? No, jest pocieszające. Ta świadomość tego, jak Jezus podchodzi do swoich przyjaciół, czy nawet do wrogów, jest to pocieszające, że skoro w stosunku do nich zachował ten najwyższy standard miłości, to jest duża szansa, że i w stosunku do nas go zachowa. Więc trochę jak na tej, na przykład na tej burzy na jeziorze, podczas tej burzy na jeziorze, no tak samo i tutaj się dzieje pewna burza i znowu Jezus jest sam i znowu uczniowie nie rozumieją, znowu się boją, znowu myślą tylko o sobie, no ale Jezus właśnie jest tym, który jest jakby takim pewnikiem, jest taką stałą, jest taką ostoją, jest tym, można powiedzieć, właśnie ucieleśnionym absolutem, który jest ponad tym wszystkim. I jego obecność w naszym życiu, świadomość tej obecności może nam pomóc przetrwać te wszystkie trudne chwile, niezależnie od tego, czy one są trudne ze względu na innych, którzy nas jakoś niszczą, czy na nas samych, którzy sami siebie też często niszczymy, albo innych jeszcze. Więc ta świadomość obecności Jezusa, że On jest w tej łodzi, którą płyniemy, i że to On jest tym chlebem życia, On jest tym, który jest zdawcą, jest Panem wszystkiego, no to jest po prostu zawsze możliwość powrotu i takiej stabilizacji tej łodzi, że choćby się tam nawet już nalało, to jeszcze jesteśmy w stanie to ustabilizować, powylewać tę wodę. Jezus nas z tego wszystkiego wyciąga, ratuje i no, jest to pocieszające. Ja też tak myślę o tym, że nie zaskoczę Jezusa żadną swoją porażką, którą zrobię, bo zna wszystkie, które nie tego popełniłem, ale te, które popełnię, a nie powstrzymało go to przed tym, żeby na przykład powołać mnie do uczniostwa i do tego, żebym mógł z nim coś robić. I to jest naprawdę bardzo istotna, wydaje mi się, perspektywa, to znaczy perspektywa akceptacji, bycia akceptowanym w trybie bezwarunkowym. To znaczy, że niezależnie od tego, w jakim punkcie jestem, to On jest tym, który mnie przyjmuje i to jest bezwarunkowa miłość. Ten obraz, który tutaj widzimy, to jest obraz bezwarunkowej miłości Jezusa Chrystusa do tych, których powołał i z którymi chce być. To jest coś potężnego, naprawdę potężnego. Plus jeszcze to, co mi się też zawsze bardzo podobało, że Jezus pewne rzeczy robi nie tylko dlatego, że nadszedł czas i że trzeba to zrobić, co ewidentnie jest oczywiście kwestią wieczerzy w tym przypadku. Ale On myśli także o tym, że za moment uczniowie będą przeżywać straszny stres, będą uciekać, nie będą sobie umieli odpowiedzieć na pytania, dlaczego tak się stało. Będą płakać i będą się działy rzeczy,
Potem w historii chrześcijaństwa to się będzie powtarzało. I daje taki grunt, fundament, który nawet jeżeli oni o nim zapomną, to w pewnym momencie sobie o nim przypomną. Często jest tak, że kiedy przychodzi do trudnych sytuacji, nie ma konkretnych, szczegółowych odpowiedzi. I trzeba sobie z tym poradzić, tak? Nie ma odpowiedzi. Dlaczego? Nie ma tak. Nie ma odpowiedzi dlaczego. I wtedy ten fundament postawiony przez Boga daje nam przynajmniej taką podstawę, dzięki której można przetrwać, bo wiemy, że on się nie zmienia, że to, co obiecał, to zrobi, że jego podejście do nas, jeżeli było takie podejście do Judasza, to jakie jest jego podejście do nas jako do ludzi. I na podstawie tego można sobie jakoś to wytłumaczyć, bo nie wiem jak inaczej, że trzeba dalej, tak? Że trzeba żyć. Aż do momentu, kiedy ta odpowiedź przyjdzie, bo zwykle tak jest, że po jakimś czasie, czasami po latach, ta odpowiedź przychodzi. No ten 14 rozdział ma nam jeszcze sporo, że tak powiem, do powiedzenia w różnych zakresach i różnych wymiarach. Ten tekst Uderzą pasterza i rozproszą owce jest tak naprawdę zapowiedzią tej zdrady, która za moment wydarzy się w Getsemane. Widzimy, że Getsemane jest wydarzeniem niesamowicie trudnym dla Jezusa Chrystusa. Tak? Moment Getsemane to jest chyba najtrudniejszy punkt w historii, jaki jesteśmy w stanie dostrzec, jeśli chodzi o jego osobę. Znowu odwołania do psalmów o niesprawiedliwie potraktowanym sprawiedliwym słudze. Smutna jest dusza moja, tak? To jest ten ból, który towarzyszy Jezusowi Chrystusowi. Za chwilę zostanie pojmany. Próbuje być w towarzystwie osób, które są gdzieś wokół niego, no i ostatecznie zostaje sam. Finał rzeczy jest taki, że na pewnym etapie zostaje, no właśnie, zdradzony, aresztowany i dokonuje się jego proces, na który też na pewno warto zwrócić uwagę w tym tekście. Co istotnego właśnie w tej drugiej części 14 rozdziału moglibyście podzielić ze mną, ze sobą tutaj? Widać kryzys wspólnoty. Wspólnoty między uczniami a Jezusem, między uczniami a uczniami i między uczniami wewnątrz samych siebie. Marek zdaje się, że 3 razy, kiedy mówi o Judaszu, mówi 1 z 12. Czyli zawsze umiejscawia go w tej społeczności, którą współtworzył niejako, prawda? Też tutaj widzimy, że Piotr, który się zarzeka, że no każdy, ale nie ja, więc Jezus tutaj przewiduje to wszystko. I widzimy rozpad tego, co Jezus tak naprawdę przed chwilą symbolicznie ustanowił. Mhm. Ustanowił wspólnotę chleba i wina, to znaczy to, że jeden chleb i jedno wino, oczywiście niefermentowane, bo takie tylko było na pastrze, więc i tak jak jest jeden Chrystus, jedna ofiara i jedna jego ofiara łączy nas wszystkich i pokazuje, jak różne losy mogą być wspólnoty wierzących, którą Chrystus ustanawia, wspólnoty modlitwy, która już nie dzieje się w świątyni, tylko się dzieje właśnie przy chlebie i przy winie, czyli przy symbolach Chrystusa. No i jest to trudny obraz, gdzie Jezus jest samotny, gdzie jeden z najbliższych przyjaciół go wydaje, gdzie jakiś nawet przypadkowy młodzieniec, prawda, ucieka i zostawia to prześcieradło, woli uciekać nagi niż się przyznać do Jezusa. No i w końcu, gdy sam Piotr musi zweryfikować, no, kim jest i jaki jest, bo to jest chyba największy kryzys jego. Nie, nawet to, że się wyparł Jezusa, ale wyparł się samego siebie. Myślał, że jest najdzielniejszy. Bardzo króciutko, tylko chciałem jeszcze tutaj do tego dodać jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo uderzająca. Że w gruncie rzeczy ten moment w ogrodzie Getsemane, poza innymi wątkami bardzo ciekawymi, na które nie mamy czasu, mówi o tym, że czas, który jest nam dany, żeby się przygotować, jest dany po to, żeby rzeczywiście z niego skorzystać. Jeżeli my z niego nie skorzystamy,
mamy prawo z niego nie skorzystać, albo mamy prawo zrobić z nim to, co chcemy, to i tak trzeba będzie ponieść konsekwencje. Mhm. Czyli jakby taka ważna rzecz dotycząca tego, że na wszystko jest czas, ale niestety my się musimy w tym czasookresie odnaleźć. Zmieścić. Mhm. Dokładnie. To się powtarza, słuchajcie, nie tylko tutaj, ale też, jak wiecie, w całej Biblii jest tego bardzo dużo. Ten motyw dotyczący no w ogóle pojmania Jezusa i procesu, który będzie miał miejsce, to jest etap, który rozpoczyna się w 14 rozdziale i będzie kontynuowany i będziemy o tym jeszcze rozmawiać na kolejnym naszym spotkaniu, na kolejnym studium. Natomiast gdybyśmy jeszcze dosłownie w króciutkim komentarzu mogli wskazać na jakieś istotowe rzeczy związane właśnie z tym fragmentem od 53 do 65. Może nie będziemy go całości czytać, ale poczynić pewnego rodzaju też wskazania na jakieś kluczowe rzeczy czy wątki, które widzimy, że no tak naprawdę są inicjowane przez autora Ewangelii bardzo wcześnie, tak? Bo przecież już gdzieś na poziomie rozdziału tam trzeciego, kiedy mamy do czynienia z pierwszymi kontrowersjami, tak? I na gruncie tych kontrowersji pojawia się wątek dotyczący no, pomysłu na to, że coś tutaj jednak nie gra z tą osobą Jezusa i trzeba coś z nim zrobić. Ten konflikt będzie narastał, czym bliżej rozumiem tego więcej. No i tutaj widzimy, że naród wybrany, naród Izraela, przywódcy stają w opozycji i tego sługę odrzucają. Co w tym kontekście? W kontekście tego procesu, inicjacji tego procesu, tego przebiegu, co tutaj się dzieje właśnie w tym wieczornym spotkaniu. No jest kilka wątków. Myślę, że Konrad pewnie wspomni o innych, może ważniejszych. Na pewno jeden z nich to jest taki, że kiedy przychodzi czas, dochodzi do tego, że ci, którzy mają przyjść i aresztować Jezusa, oni się w jakiś sposób z sobą jednoczą, chociaż są niezjednoczeni, są skłóceni, nienawidzą się, idą razem, czyli w momencie, kiedy przychodzi kryzys, te wszystkie pomniejsze konflikty jakby odchodzą w zapomnienie. I oni przechodzą jakby całą grupą, zgrają. To jest jedno. Drugie, i tutaj nie chcę mówić o żadnych teoriach spiskowych, ale Jezus, kiedy zwraca się do tych, którzy go mają aresztować, mówi do nich, że kiedy występował oficjalnie, otwarcie, to nikt mu nic nie powiedział. Mm-hmm. Ale tutaj jakby w ukryciu, za plecami, nocą, za plecami, podstępem, tak. Po wielu miesiącach jakby, no niestety spiskowania to robicie. To jest taki element. No i niechlubna znowu rola przywódców tutaj niestety, którzy nie są w stanie sklecić nawet, ja już nie mówię o całym tym procesie sądowym, który jest pogładzeniem wszelkich podstaw tego, czym jest praworządność, ale nie są nawet w stanie sklecić porządnego aktu oskarżenia. Mhm. Nie są w stanie znaleźć świadków, którzy byliby na tyle dobrze opłaceni, żeby się ze sobą porozumieli i złożyli dobre świadectwo, tak? Ciekawe jest też to, że gdy zaczęliśmy 14 rozdział, tam drugi werset wspominał, że oni sami między sobą mówili tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem, ale ostatecznie okazuje się, że w święto. Właśnie dlatego, że Judasz sprowokował tę okazję pojmania Jezusa w ogrodzie, a nie w świątyni. No i okazuje się, że oni nie chcą tego robić wtedy, w takich warunkach, ale i tak to robią. To też pokazuje, że jest pewien wyższy plan, który się dzieje. I że chociaż no, człowiek każdy odpowiada sam przed Bogiem za swoje czyny, to jednak Bóg przewiduje te decyzje, czy zna je bardzo dokładnie i one są umiejscowione w jego planie i dzieje się tu pewien plan. Nawet oni sami nie wiedzą być może, że jest to takowy plan. Oczywiście, gdyby nie ich decyzje, pewnie ten plan zrealizowałby się inaczej. Niemniej jednak widzimy tutaj, że nie są tak naprawdę
wiodącymi tę historię, choć im się tak wydaje wtedy i uczniom się tak wydaje, że już Jezus stracił panowanie, że już teraz jest tylko koniec, że ich całe życie nie ma sensu, ale właśnie widząc pewną tutaj tą mądrość markową w Ewangelii, którą ujawnia oczywiście mądrość Chrystusa przede wszystkim, no to że możemy się dopatrzyć tutaj, że to się nie dzieje przypadkowo, losowo, czy ktoś nad tym czuwa tak, że ostatecznie prowadzi to do zwycięstwa Chrystusa nad nimi, a oni tylko są, ukazują swoje wnętrze. Mhm. Wiecie co? Całość tego fragmentu no, kończy się perykopą 66 do 72, tam gdzie pojawia się zaparcie Piotra. I powiem wam, że nawet wyparcie. W kontekście całego tego tematu, o którym rozmawiamy i właśnie konieczności tego zredefiniowania mesjanizmu, który funkcjonował pośród uczniów, w tamtym czasie zresztą nie tylko pośród uczniów, tak? Zobaczcie, że przychodzi taki moment, w którym doświadczenia, które spadają na Jezusa, ale poniekąd też, w których jest uczestnikiem Piotr, wprowadzają go do momentu, w którym wybucha gorzkim płaczem i to jest ostatnie zdanie tej części Ewangelii. Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest niestety czasami tak, że uzdrowienie czasami musi przejść poprzez łzy, tak? Czyli czy to nie bywa częstokroć w naszym indywidualnym życiu tak, że każdy ten swój krzyż musi przejść po to, żeby czasami być zdolny do tego, żeby przerobić pewne rzeczy i dostrzec albo móc spojrzeć na świat na nowych warunkach. I jakby to nie było niejednokrotnie dla nas trudne, to cierpienie ma w sobie również pewnego rodzaju potencjał, który jest w stanie, można by powiedzieć, skatalizować i pokazać, co jest istotne, co jest ważne, oddzielić ziarno od plew i w jakim sensie jest to punkt wyjścia, taki punkt startowy do jakiegoś rodzaju uzdrowienia. Pójdziemy dalej w tym temacie, kiedy będziemy studiować 15 rozdział, a za dzisiejsze studium wam naprawdę serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną i że podzieliście się też swoimi przemyśleniami. Panie Boże, dziękuję Tobie za ten czas, dziękuję Tobie za Łukasza i Konrada, za fragmenty Ewangelii, które mogliśmy przeczytać. Błogosław nas, utwierdzaj nas w wierze, daj nam pełną świadomość tego, że jesteśmy przez Ciebie akceptowani w każdym momencie, nawet w takim, który może być trudny i który wywoła łzy. I też jednocześnie daj nam, Panie, siłę do przejścia takich sytuacji w naszym życiu, jak te, które były Twoim udziałem i były udziałem ludzi, którzy Tobie towarzyszyli. Proszę o to w Chrystusie Jezusie. Amen. Amen. Amen.